opowieść zaginionej ziemi, pradawni i Kuba. W sercu zaginionej ziemi, gdzie każdy krok mógł prowadzić do nieskończoności lub zagłady, Kuba czuł ciężar przeznaczenia. Kiedy stanął na polanie otoczonej pradawnymi drzewami, jego serce biło szybciej niż kiedykolwiek. Tajemnicza księga, którą odnalazł, była kluczem do odwiecznych sekretów, ale i do czegoś znacznie bardziej złowieszczego. Pradawni, tajemnicze istoty, które kiedyś rządziły tym światem, powrócili, a ich wpływ przenikał przez czas i przestrzeń. Głos pradawnego brzmiał jak echo w jego głowie, prowadząc go przez mglistą polanę. Oko światła to twój cel, Kuba. Tylko ono może powstrzymać nadciągającą ciemność. Ale śpiesz się, bo nie jesteś jedyny, kto go szuka. Z każdą chwilą mrok otaczający zaginioną ziemię gęstniał. Kuba wiedział, że nie może się cofnąć. Mimo strachu, który gnieździł się w jego piersi, ruszył naprzód w stronę legendarnego miejsca, gdzie według legendy oko światła zostało ukryte. Jego kroki prowadziły go przez labirynty pradawnych ruin, gdzie każdy kamień zdawał się ożywać w blasku księżyca. Wkrótce Kuba zrozumiał, że nie jest sam. W mroku lasu coś go śledziło. Cienie poruszały się za nim, a szelest liści brzmiał jak kroki niewidzialnych istot. Pradawni nie byli jedynymi, którzy budzili się z wieloletniego snu. Bestie, dawno zapomniane, wyszły na żer, zwabione obecnością Kuby i mocy, którą przyciągnął do tej krainy. Wkraczając do ruin dawnej świątyni, poczuł prąd magicznej energii. Gdy tylko przekroczył próg, starożytne malowidła na ścianach zaczęły emanować światłem, ukazując obrazy przeszłości. Zobaczył pradawnych, którzy niegdyś rządzili tą ziemią z mądrością, ale także z żelazną ręką. Władali mocą oka światła, jednak w swej pysze sprowadzili zagładę na swój świat, czego skutki wciąż odbijały się echem po zaginionej ziemi. Kuba wiedział, że czas się kończy. Gdy dotarł do komnaty, w której spoczywało oko światła, jasny, lśniący kryształ o nieziemskim blasku, usłyszał ponownie głos pradawnego. Użyj mocy mądrze, młody wędrowcze. Każde działanie ma swoją cenę. Jednak zanim mógł dotknąć oka, z mroku wyłoniła się postać. Czarna jak noc, o oczach płonących złowrogim światłem. Była to istota, która również pragnęła oka, strażnik ciemności, odwieczny wróg pradawnych, obudzony przez obecność Kuby. To nie jest twoje przeznaczenie, chłopcze, syknął strażnik. Oko światła należy do mnie, a dzięki niemu zniszczę resztki tego, co pradawni zostawili. Kuba stanął na granicy między światłem a cieniem, wiedząc, że musi dokonać wyboru, ale pradawni nie pozostawili go samego. Ostatnie słowa pradawnego głosu wypełniły jego myśli. Moc oka światła nie pochodzi z tego, kto je dzierży, lecz z serca, które je prowadzi. Z niespotykaną odwagą Kuba dotknął kryształu. Jego ciało zalała fala energii, która zdawała się rozbłyskiwać w każdym zakątku jego duszy. Strażnik ciemności rzucił się w jego stronę, ale Kuba, teraz władający mocą oka, podniósł rękę. Jasność wystrzeliła z kryształu, a mrok, który próbował go pochłonąć, zaczął się rozpływać. Pradawni byli przy nim, a moc ich prastarej wiedzy przepływała przez niego. W jednym ostatecznym geście światło pokonało ciemność. Strażnik zniknął w krzyku gniewu, a zaginiona ziemia zaczęła budzić się z długiego snu. Oko światła rozbłysło, a ziemia wokół Kuby zaczęła odżywać. Kwiaty, dawno wyschnięte, zaczęły kwitnąć, drzewa wyprostowały swoje gałęzie, a powietrze wypełniło się zapachem życia. Pradawni zniknęli, ich misja wypełniona. Kuba stanął na wzgórzu, patrząc na zaginioną ziemię, która już nigdy nie będzie taka sama. Uratował ją od wiecznego mroku, a jego imię zostanie zapisane w legendach tej krainy na wieki. Epilog. Wkrótce Kuba opuścił zaginioną ziemię, ale jej echo zawsze będzie za nim podążać. Każdy, kto wejdzie w tę magiczną krainę, usłyszy o nim, o młodym wędrowcu, który uratował świat przed ciemnością, stając się częścią pradawnej historii, która nigdy nie zostanie zapomniana. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli podobała Ci się nasza podróż przez zaginione historie, zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzach, co myślisz o tej opowieści. To dopiero początek naszych odkryć. Nie zapomnij subskrybować, aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii z przeszłości. Każdy nowy odcinek to kolejna wyprawa w nieznane, pełna tajemnic i niespodzianek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku opowieści z zaginionej ziemi.